Sprawdź, czy wie, kim jest James Bond. Okej, wie, kto go gra i pokazuje tutaj nawet trzy przykładowe filmy. No a skąd on to wie? A właśnie, bo on odpowiada na podstawie naszej bazy wiedzy i akurat te trzy filmy są źródłem tej odpowiedzi. Super. Cześć, z tej strony Marcin Zabłocki i Wojtek Mikołajczyk, a dzisiaj zbudujemy razem inteligentnego agenta odpowiadającego na pytania. To, co widzieliście przed chwilą, to jest właśnie nasz inteligentny agent w akcji, a tutaj jest schemat, jak to działa. Wpisujemy do niego jakieś pytanie, przykładowo, kim jest James Bond. Tu jest jeden model, który tworzy reprezentację wektorową tego pytania i następnie wyszukuje w bazie najbliższe dokumenty względem tej reprezentacji. One są źródłem do LLM, czyli Large Language Model, do dużego modelu językowego, który bazując na czystym tekście naszego zapytania i tekście wyciągniętego z tych dokumentów, generuje nam odpowiedź. Pierwszym krokiem jest oczywiście wczytanie danych. Dzisiaj bawimy się na datasecie, który się nazywa TMDB 5000. Możecie go ściągnąć ze strony Kaggle'a lub z linku, który będzie w opisie tego filmu. Najpierw pokażę Wam, jak zostały przygotowane te dane, a następnie zrobimy z nich embeddingi i umieścimy je w wektorowej bazie danych. W ramach tego tutorialu zaczynamy z całkowicie czystym projektem, żebyście mogli stworzyć sobie takiego inteligentnego agenta sami w domu. Jedyne co napisaliśmy to funkcję wczytującą dane i teraz Wam ją krótko omówię. Będziecie oczywiście mieć też do niej dostęp. Będzie ona umieszczona na GitHubie. W skrócie ta funkcja pobiera zbiór danych TMDB 5000 z tego linku. Następnie przy użyciu biblioteki Polaris, o której zrobiliśmy osobny filmik, który jest gdzieś tutaj podlinkowany, wczytujemy ten zbiór danych. Składa się on z dwóch plików CSV, które łączymy, żeby uzyskać jedną większą tabelkę. W tej bazie danych mamy informacje o filmach, takie jak tytuł, ale też napisany zwykłym tekstem krótki opis, datę premiery, gatunek tego filmu i oczywiście sztuczny identyfikator. I dodatkowo mamy też informacje o tym, kto grał w tym filmie jaką rolę. Te informacje wszystkie łączymy i one będą stanowiły podstawę naszego systemu, który będziemy mogli językiem naturalnym za chwilę odpytywać. Żeby ten system później mógł wygenerować odpowiedź, potrzebujemy mieć wszystko w reprezentacji tekstowej, więc tutaj sklejamy to, te wszystkie informacje, o których powiedziałem, jako jeden blok tekstu i następnie te teksty razem z metadanymi, czyli z tymi identyfikatorami, zwracamy i będziemy je za chwilę dalej przetwarzać. Super. Dobra, więc mamy tą funkcję pobierania danych, więc zaimportujemy ją tutaj. Dobra, i zajrzyjmy sobie pod maskę, co tu w środku jest. Odpalę sobie tutaj konsolkę. Zajrzyjmy sobie, co tutaj się nam wygenerowało. I tak jak widzicie, mamy jeden blok tekstu. To jest akurat dla filmu Avatar. Mamy jego krótki opis. Mamy jego datę premiery i skróconą listę aktorów, którzy tu grali, również jakie role odgrywali i nasze gatunki. Mhm. I taką bazą danych zasilimy naszą bazę wektorową, żeby później sobie z nią interaktywnie rozmawiać. Super. Mamy pierwszą część zrobioną, w postaci mamy jakieś te dokumenty. No to teraz nam zostało przepuścić to przez model embeddingowy i zapisać do wektorowej bazy danych. Tylko tu pierwsza rzecz jeszcze jest do zrobienia, żeby w ogóle wybrać sobie jakiś model embeddingowy i wybrać jakąś bazę danych wektorową. Jako model embeddingowy wybraliśmy model E5 Large. On jest od Hugging Face'a, a wykorzystamy jeszcze bibliotekę LangChain, która ma super integrację z Hugging Face'em. A jako bazę wektorową wybraliśmy Face od Facebooka, która wspiera efektywne algorytmy Similarity Search i też ma integrację z LangChainem, także to będzie takie nasze spoiwo między tymi frameworkami. Tak, oczywiście tutaj wybór modelu do embeddingu może być dowolny. My wybraliśmy ten, tak jak Wojtek powiedział, z uwagi na to, że jest open source'owy i w rankingach całkiem dobrze się zachowuje.
Jeżeli macie na przykład dostęp do OpenAI API, równie dobrze możecie użyć sobie embeddingów, które dostarczają zewnętrzne serwisy też. Ok, mamy już wczytane dane, czyli teraz chcemy mieć embedding model i vector DB. To jako embedding model potrzebujemy zaimportować Hugging Face Embeddings. Ok. I teraz musimy podać model name i to możemy sobie po prostu przekopiować z Hugging Face'a. I teraz kwestia jest taka, że możemy ten model wgrać na CPU albo na GPU, albo tak jak w naszym przypadku, czyli my tutaj korzystamy z Maca na MPS, czyli powiedzmy jak takie, to można traktować jako GPU na Macu po prostu. Oczywiście to nie jest wymagane, można to też odpalić na CPU albo na GPU, na przykład jeżeli korzystacie z Colaba. Mhm, dobra, i teraz chcemy uzyskać te embeddingi, no to na modelu wywołujemy metodę embedDocuments i tutaj dajemy te teksty. Dobra, i teraz odpalimy sobie i zobaczymy embeddingi dla pierwszych 5 tekstów, jak ten model to policzył, jak to w ogóle wygląda. Ok, możemy sobie teraz podejrzeć ten tekst embeddings. No i jest to jakaś, weźmy pierwszy z nich. No widzimy tu, że to jest po prostu jakiś wektor liczb. Ok, to jest lista. Ok, 1024 liczby reprezentujące dany fragment tekstu. I to jest, no i to konkretnie dla tego tekstu jest ten nasz powyższy wektor. Te numerki niewiele nam mówią, ale one gdzieś tam zawierają właśnie znaczenie tego tekstu i to potem nam się przyda do wyszukiwania dokumentów, które są potrzebne do odpowiedzi na pytanie. Tak, i oczywiście różne modele mogą mieć różne wielkości tych wektorów. Akurat ten model E5 ma 1024, inne czasem mają 512 albo 768, no to się oczywiście różni. Dobra, usuwam tutaj teraz ten limit do przetwarzania, będziemy potrzebowali wszystkie teksty. No i teraz potrzebujemy zapisać jakoś te, jakby po pierwsze odpalić to dla wszystkich danych, wyliczyć wszystkie embeddingi, a potem je zapisać w bazie. Mhm. Żeby to zrobić, jakby w bazie potrzebujemy mieć embeddingi, ale potrzebujemy też mieć tekst. No bo jak będziemy chcieli zapytać bazę o te dokumenty, które mają stanowić źródło odpowiedzi, to on musi zwrócić w tekście. Czyli musimy teraz przygotować taką strukturę danych, która będzie zawierać zarówno embeddingi, jak i tekst, żeby to potem zapisać w bazie. Czyli robimy sobie tak, tekst embedding pairs i tutaj robimy taką konstrukcję list, zip i text embeddings. I teraz to generalnie jako wynik da listę, gdzie każdy element to będzie tupla, która ma 2 elementy i pierwszy z nich to jest tekst, a drugi to jest embedding. W kodzie źródłowym LangChain na GitHubie możemy podejrzeć tą funkcję i zobaczyć, że te tekst embeddings są, te pary są właśnie w ten sposób przygotowywane. To, co też warto tu wspomnieć, to pokazujemy tą metodę pracy z LangChainem i z tym etapem inicjalizacji bazy danych, ponieważ bardzo często w prawdziwym świecie te embeddingi już są policzone na przykład na zbiorach danych, albo one już bardzo często też już są gdzieś zapisane. Dlatego chcieliśmy Wam pokazać tutaj, jak to zrobić z czymś, co już istnieje i te embeddingi już mogły być policzone dawno temu, ponieważ w domyślnych przykładach LangChaina we wszystkich tych takich tutorialowych notebookach oni po prostu robią to w jednym kroku, czyli startują z tekstem i nie liczą embeddingów ręcznie, tylko za pomocą tego interfejsu, który dostarczają do wektorowych baz danych, te embeddingi liczone są później. My tu pokazujemy tak bardziej realny przypadek. Właśnie tak jak Marcin mówił, to można byłoby jeszcze mniej linijek kodu napisać, żeby ten efekt osiągnąć, natomiast my tutaj idziemy po kolei, tak żeby logicznie pokazać każdy krok potrzebny, żeby osiągnąć ten efekt. Tak. Dobra, i teraz stworzymy sobie wektor DB właśnie tego face'a. Czyli tutaj bierzemy face z implementacji LangChaina from embeddings i teraz możemy spojrzeć tutaj w kod, potrzebujemy text embeddings, więc je wrzucamy tutaj.
które są w postaci tych tupli, czyli tutaj te nasze pary. Potem embeddings i tutaj to chodzi o właśnie sam model do embeddingu, żeby potem Faiz wiedział, w jaki sposób robić embedding dla tego zapytania do bazy. Mhm. Czyli tutaj mu dajemy ten model. I metadane, które sobie wcześniej wyciągnęliśmy. Tutaj są w przypadku te ID-ki, ale tam jakby możemy wpisywać tak naprawdę, co uważamy za potrzebne. Jakiś adres, URL i tak dalej. I teraz jeszcze potrzebujemy tą bazę zapisać, bo po wykonaniu tego kodu ona będzie w pamięci. Czyli wywołujemy funkcję saveLocal. I teraz dajemy po prostu ścieżkę do folderu, gdzie Faiz sobie zapisze te wszystkie pliki. Czyli możemy to nazwać vector db Faiz. No i to jest tyle. I teraz możemy to odpalić. To chwilę zajmie, zanim się to wszystko wykona. I widzimy się za chwilę. Czyli mamy ten fragment ogarnięty. Wzięliśmy jakieś dokumenty, ściągnęliśmy je. Dla każdego z tych dokumentów został wyliczony embedding i zapisany w bazie. I zarówno ten embedding, jak i tekst dokumentu. No i teraz powinniśmy być w stanie zrobić tak zwany similarity search, czyli na podstawie jakiegoś zapytania do bazy, baza nam zwróci najbardziej trafne dla tego zapytania dokumenty. Tak, trafne w kontekście metryki, którą sobie oczywiście wybierzemy, metryki porównywania wektorów między sobą. Mhm. Okej, no to zróbmy to teraz w kodzie, utworzę nowy plik i znowu, żeby zrobić wyszukiwanie podobnych dokumentów, musimy mieć model do embeddingów. I to jest ważne, żeby wziąć ten sam model, co wtedy. Bo oczywiście. Teraz jakbyśmy wzięli inny model, no to byśmy jakby inne wektory wyliczali względem tych, co są w bazie, byłby wielki bałagan. Więc my to robimy kod na szybko, ale jakby generalnie warto byłoby pewnie wtedy mieć to w jednej funkcji, która by zwracała zawsze ten sam model embeddingu. Wczytamy sobie zapisaną wcześniej bazę wektorową już z pliku, więc nie będzie żadnego liczenia w locie. Dobra, i teraz napiszę funkcję, żeby przetestować, jak to wszystko działa, która przyjmie moje zapytanie w formie tekstu i za pomocą wyszukiwania podobnych dokumentów wyszuka w tej mojej bazie danych adekwatne dokumenty. Okej, to będzie nasz tekst. I teraz tak, pierwsze co musimy zrobić, to zamienić ten tekst oczywiście na embedding. I tu pierwszy. I teraz odpytanie naszej bazy to po prostu wywołanie funkcji similarity search by vector. Przekazujemy nasz embedding zapytania i możemy też podać parametr k, który mówi nam, ile najbardziej podobnych dokumentów nasza baza ma nam zwrócić. I możemy te dokumenty oczywiście tutaj zwrócić. A następnie za chwilę tu w mainie odpytamy sobie tą funkcję kilka razy. Dobra. I zatrzymaliśmy się i zobaczmy, co tu jest w naszej zmiennej docs. I mamy tu 3 zwrócone, czyli zgodnie z tym parametrem k równe 3. Mamy 3 najbardziej podobne dokumenty z naszej bazy wektorowej do zapytania Top Gun. Oczywiście łatwo było się domyśleć, że film o tytule Top Gun będzie na pierwszym miejscu. No tego spodziewalibyśmy się po dobrej jakości embeddingach. Co ciekawe, w tym modelu do embeddingów słowo flight było gdzieś bardzo blisko Top Gun, no bo Top Gun to jest jednak film o lataniu. A tutaj w tym trzecim dokumencie też samo słowo Top Gun występuje, więc to wyszukiwanie semantyczne podobnych dokumentów rzeczywiście tutaj zadziałało. Oczywiście można tu wpisać cokolwiek. I dla Jacka Sparrowa zostaniemy zgodnie z oczekiwaniami Piratów z Karaibów i oczywiście ten Jack Sparrow też tutaj się gdzieś znajduje. No generalnie te wyniki są dobre, nie? Tak oceniając to, mamy tutaj generalnie wszystkie filmy na te frazy, co tutaj wpisujesz, to wyniki są jak najbardziej trafne, więc ten fragment można uznać, że działa dobrze. Tak, myślę, że tak. Więc mamy już zamknięty kolejny blok, czyli od zapytania jesteśmy w stanie odpytać naszą wektorową bazę danych i otrzymać kilka istotnych dokumentów, no i możemy budować nasz system dalej. Mhm. Wracając do naszego schematu, mamy już tą część tutaj wyższą zrobioną.
na dane zapytanie, robimy embedding, baza nam zwraca najbardziej tam zbliżone dokumenty do niego. I to, co na czym się teraz skupimy, to generowanie odpowiedzi. Czyli potrzebujemy wziąć sobie jakiś large language model i my tutaj w tym demie wykorzystamy model od OpenAI. Natomiast LangChain ma wsparcie też dla Hugging Face'a, także tu można praktycznie dowolny model generatywny, open source'owy sobie podpiąć. No i ten model na podstawie tekstu zapytania i na podstawie tekstu z tych dokumentów zwróconych przez bazę będzie nam generował odpowiedź, tak jak to widzieliśmy na samym początku filmiku. I to jest ta najbardziej magiczna część, która chyba we wszystkich demach robi największe wrażenie, bo właśnie łączymy zapytanie w języku naturalnym z kontekstem, czyli z naszymi dokumentami, na przykład opisującymi filmy w języku naturalnym. Przekazujemy to, tą całość razem z promptem, który za chwilę Wojtek pokaże do naszego Large Language Modelu i on właśnie generuje tą odpowiedź, którą z takim upragnieniem szukamy. Tak, i to jakby to ma jeszcze wyższość taką, niż po prostu byśmy sobie gadali z ChatGPT od OpenAI, czy z jakimś innym takim też dużym modelem. No, że tak po prostu z nim rozmawiając, to bazujemy na tych informacjach, które on ma w sobie jakoś tam zaszyte, bo je widział podczas treningu i tak dalej. Ale jak mamy jakieś niszowe zastosowanie i tych danych nie ma, ten model nie widział, no to tak jesteśmy w stanie mu je dostarczyć poprzez właśnie wyszukiwanie w bazie naszych dokumentów i on będzie w stanie to wykorzystać do zbudowania odpowiedzi pełnym tekstem. Mhm. Dobra, to teraz tworzymy nowy skrypt, który już będzie robił wszystko razem. Open QA. Ok, to teraz tak. Skorzystamy sobie już z tej funkcji Similarity Search. Czyli tutaj ją zaimportujemy. I to już mamy wczytany embedding model i vector DB, więc to też weźmiemy od razu. Ok, i teraz potrzebujemy mieć model, który wygeneruje nam odpowiedź. Niech to będzie LLM model i to będzie OpenAI, który jest, ma integrację z LangChainem. Tutaj są różne parametry. Temperature na 0 nam sugeruje, że on jakby będzie brał najbardziej prawdopodobne słowa. Odpowiedzi będą mniej przez to zróżnicowane, ale nam o to chodzi, żeby były trafne, a nie żeby tam były super zróżnicowane pod względem różnych słów. No to tutaj mamy model i teraz musimy jeszcze przygotować do niego prompt. I to możemy sobie zobaczyć na stronie LangChaina. Jest taki use case question answering i tu jest template promptu, który my sobie weźmiemy. Jest taki obiekt prompt template i teraz zobaczcie, jak on jest złożony. Tutaj mamy zdefiniowane jakieś zmienne, które możemy definiować na wejściu. To jest context i question. I one w tym template'cie są w nawiasach klamrowych. To nie jest tam sformatowany string Pythona, bo inaczej by nam od razu krzyczało, że nie wie, co to jest kontekst, nie wie, co to jest question, to jest wszystko jako zwykły string. Po prostu potem trzeba z tego stworzyć prompt template i podać to jako input variables. Tutaj jest template. No i tutaj widzimy, generalnie jest takie dość ogólny prompt, który generalnie instruuje model, żeby odpowiedział na pytanie używając kontekstu. Jak nie wie, to żeby jej nie zmyślał. No i tutaj akurat ten agent w odpowiedzi ma być dość miły. I teraz mamy strukturę właśnie tego prompta. Jeszcze trzeba zaimportować. Sam prompt, który tutaj widzicie i sposób pisania tego prompta, to jest sztuka sama w sobie. To zaczęło się teraz nazywać modnie w świecie IT prompt engineering. Są nawet o tym osobne kursy. No i prompt, który tutaj widzicie, który Wojtek użył, jest dobrze skrojony pod model OpenAI i on zwykle działa z modelami OpenAI, ale jeżeli użyjecie jakiegoś open source'owego modelu, to ten prompt niekoniecznie musi działać dobrze albo w ogóle może nie działać. Może się okazać, jeżeli na przykład używacie Falcon Instruct, no to ten prompt będzie wyglądał trochę inaczej, więc trzeba będzie go tutaj zmodyfikować i on zawsze jest dostosowany do modelu. Mm-hmm. Tak, i co ciekawe też czasami nawet mała zmiana w prompcie, jakby te modele potrafią być na to wrażliwe, że zmiana słowa, paru słów, jednej frazy to daje kompletnie inne wyniki. Dobra. I teraz potrzebujemy zrobić tak zwany chain,
i skorzystamy do tego z LangChaina. No i ten LangChain, który tu wymieniamy już po raz kolejny, to jest właśnie taka biblioteka, która umożliwia tworzenie różnych aplikacji, różnych zastosowań, large language modeli i ma dużo integracji i to wszystko jest takim klejem, który to wszystko spina w całość. Okej, i tutaj sobie to importujemy i teraz chain nam będzie łączył wywołanie tego modelu używając promptu, czyli ustawiamy najpierw prompt model. I tutaj jeszcze mamy taki parametr, ustawiamy verbose true, to nam pozwoli podejrzeć jakby jakieś dodatkowe informacje podczas wykonywania się tych chainów. I teraz, żeby wygenerować odpowiedź, to trzeba ten chain odpalić i ustawić question i ustawić context. Czyli to są te nasze tutaj zmienne. I napiszemy sobie specjalną funkcję generującą odpowiedź w tym celu. I ona będzie przyjmować jakieś pytanie, a będzie zwracać jakąś odpowiedź. I w sumie ten model wyrzucimy sobie tutaj wyżej. I w zasadzie chaina też możemy nawet wyrzucić wyżej. A tutaj musimy go odpalić. Jako question damy question. A jako kontekst to wykorzystamy sobie poprzednio napisaną przez Marcina funkcję similarity search, która nam zwróci dla danego pytania dokumenty, które są jakby potencjalnie przydatne, żeby odpowiedzieć, bo są właśnie blisko tego pytania w jakiejś tam naszej przestrzeni embeddingów. Dobra, to są tak naprawdę dokumenty, a my potrzebujemy z tego sobie złożyć tekst. I to zrobimy tak, że będziemy jakby dwiema nowymi liniami łączyć te dokumenty. Page content jest polem zawierającym tekst w tych dokumentach, które nam zwróci baza. Czyli najpierw robimy similarity search, to nam zwraca context docs, documents, które są w postaci obiektów, a potem z tego wyciągamy sam tekst i łączymy nowymi liniami i teraz to wrzucimy tutaj jako context. To nam daje odpowiedź i zwracamy odpowiedź. I teraz możemy tak naprawdę już z tego skorzystać. Wróćmy do pytania z początku. Takie było, nie? Mhm. Ok, i tu możemy zrobić Who is James Bond? I tutaj jeszcze taka kwestia, żeby to zadziałało z modelem OpenAI, trzeba mieć ustawioną zmienną środowiskową OpenAI Key na wartość tego klucza. Ja już to mam zrobione, więc tutaj to przejdzie bez problemu. Ok. I teraz tak. Zobaczmy najpierw na tą odpowiedź. Jest taka, jak widzieliśmy na początku. Widzimy tutaj te trzy filmy. I widzimy też, dzięki ustawieniu tej zmiennej verbose na true, co tutaj się działo. Czyli tak. Tutaj wchodzimy w ten chain. Tutaj mamy nasz prompt, ten tutaj z template'u, after formatting, czyli tutaj zostało w kontekst, zobaczcie, zostały podstawione te nasze trzy dokumenty, a w pytanie, no to przekazane pytanie. I zwróciliśmy odpowiedź, czyli jakby mamy już w tym momencie w zasadzie wszystko. I ta zwrócona odpowiedź jest napisana pełnymi zdaniami, tak jakbyśmy zapytali kogoś, on by patrząc na te dane nam tak odpowiedział, byłoby fajnie. I to by było ciężko uzyskać jakoś tam algorytmicznie, robiąc zapytania SQL-owe i tak dalej, bez takiego modelu gdzieś tam po drodze. Okej, okay, czyli na tym przykładzie widzimy już całość. Mamy jakby każdy kafelek rozpisany w kodzie. Na zapytanie funkcją similarity search liczymy te embeddingi, wyszukujemy trafne dokumenty, potem to wszystko trafia do large language modelu, wykorzystując nasz prompt, podstawiamy tam te zmienne question i context i large language model, w tym przypadku OpenAI, generuje nam odpowiedź. Za ten large language model, tak jak mówiłem wcześniej, moglibyśmy podstawić inne rzeczy, moglibyśmy jakiś model z Hugging Face'a zastosować i też by to działało. I to teraz jakość odpowiedzi by już mocno zależała od modelu. Możemy tutaj na szybko pokazać zastosowanie zamiast tego modelu OpenAI jakiegoś małego, prostego,
Weźmy sobie model Flan T5 z Hugging Face'a. OK, czyli teraz to trzeba skopiować. I żeby to zrobić, to bierzemy tak. Tutaj Hugging Face Pipeline. To trzeba zaimportować. From model ID. Tutaj pokazujemy to ID. I task to jest text to text generation. To można sprawdzić w dokumentacji LangChaina. I bierzemy i odpalamy to jeszcze raz. Dla tego samego zapytania. OK. I widzimy odpowiedź. I odpowiedź to jest Roger Moore. A pytanie było, who is James Bond? Czyli w zasadzie odpowiedź jest krótka i na temat. Tak, krótka i na temat. I nawet no, jest właściwa, bo rzeczywiście Roger Moore tam się pojawił w jednym z tych filmów, w pierwszym nawet. Tak. Więc tak. Ten model coś tam ogarnął, ale widzicie właśnie tutaj ten wpływ nie tylko tego, jaki to jest model, ale też samego prompta. No i ta odpowiedź też nie jest taka efektowna, jakbyśmy chcieli. Mhm. Ale z tym trzeba się rzeczywiście mierzyć na co dzień, jeżeli pracujecie w środowisku, które wymaga prywatnych modeli, no to cały czas jednak open source'owe community goni OpenAI. Mhm. Jesteśmy coraz bliżej tej jakości, ale no jeszcze chwilę nam to jednak zajmie. Tak, natomiast to, co tutaj chcemy pokazać, to to, że można, jakby jest super wygodna integracja z modelami z Hugging Face. No i ten tutaj to jest jakby względem tych wielkich modeli, które teraz są, to jest bardzo mały model, ale jakbyśmy wzięli na przykład Falcona w wersji 40 miliardami parametrów, no to wyniki byłyby już dużo lepsze, natomiast wtedy potrzebujemy mieć karty graficzne, które mają 100 giga pamięci RAM, więc to też wtedy trzeba mieć mocny sprzęt. I budując taką aplikację w oparciu o LangChain, bardzo łatwo te wszystkie komponenty wymieniać, bo LangChain dostarcza spójnej abstrakcji, więc ten Large Language Model był z OpenAI odpytywany po zapytaniach przez internet, czy jest to model załadowany w pamięć. Pamięci, tak jak ten Hugging Face'owy, to LangChain bardzo łatwo pozwala na wymianę tych komponentów, a logicznie to jest cały czas ta sama aplikacja. OK, teraz wiecie już, jak zbudować cały taki system od zera i znacie wszystkie jego komponenty. I na desce pokażemy Wam, jak za pomocą dodania dwóch linijek do tego kodu zbudować ten interfejs, który widzicie na początku dzisiejszego filmiku. Najpierw importujemy Gradio, czyli bibliotekę do tworzenia prototypowych interfejsów użytkownika w Pythonie. I teraz zamiast tej funkcji answer i w Gradio tworzymy interfejs z funkcją będącą generate answer. Jako input przekażemy tekst i jako output też przekażemy tekst. I teraz uruchamiamy tą aplikację. Jak tu kliknę Run. Za chwilę na lokalnym porcie otworzy nam się aplikacja webowa z naszym demko. Dobra, i możemy znowu odpytać nasz model. I tak jak widzieliście na początku, cały nasz chain się odpalił i widzicie tutaj fajną odpowiedź. Możecie zrobić z tego demo na przykład dla swojego teamu i mieć robotę z głowy. Mhm. OK, teraz już wiecie, jak krok po kroku zbudować inteligentny system odpowiadania na pytania z użyciem Large Language Models i LangChaina. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy do sekcji komentarzy. Bardzo chętnie Wam tam pomożemy. I jeżeli podobał Wam się ten filmik, to po więcej praktycznych materiałów zapraszamy na ml-workout.pl i zapis do naszego newslettera. Dzięki, do następnego. Cześć. Cześć.